Szanowni Państwo, w kolejnych wykładach podjęta zostanie próba scharakteryzowania działalności arcybiskupów i biskupów pomocniczych w archidiecezji poznańskiej w warunkach dwóch totalitaryzmów niemieckiego hitleryzmu i sowieckiego komunizmu. Kolejno przedstawione zostaną sylwetki prymasa Augusta kardynała Chlonda, arcybiskupów Walentego Dymka, Antoniego Baraniaka i Jerzego Stroby. Oraz ich sufraganów, biskupów Franciszka Jedwabskiego i Tadeusza Etera. Prezentowany cykl jest streszczeniem szerszej publikacji, którą przygotowuję, i w tej książce znajdą się szczegółowe odniesienia do źródeł i wykorzystanych, wykorzystanej literatury. Pierwsza dzisiejsza część. Jest próbą przedstawienia działalności prymasa Augusta Kardynała Chlonda jako arcybiskupa poznańskiego w latach 1926-1946. Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęckowicach-Kołysłowic na Śląsku. Był salezjaninem, studiował w Turynie, wyświęcony na kapłana w Krakowie 23 września 1905 roku, ustanowiony administratorem apostolskim na Śląsku polskim 7 listopada 1922 roku, mianowanym biskupem śląskim 3 stycznia 1926 roku, arcybiskupiem poznańskim i gnieźnieńskim, 24 czerwca 1926 roku, kardynałem 17 października 26 roku, arcybiskupem warszawskim z zachowaniem prymasowskiej stolicy w gnieźnie 4 marca 1946 roku. Zmarł nagle. Po krótkiej chorobie, 22 października 1948 roku, na, pa, na mocy papieskiej buli de salutare animarum z, 1920, z 1821 roku, połączona została archidiecezja Gniźnieńska i poznańska unią personalną. Po odzyskaniu niepodległości godność prymasa został otrzymał kardynał Edmund Dalbor który był odtąd przewodniczącym Konferencji Polskiego Episkopatu, a miejscem jego urzędowania był Poznań. Po jego śmierci od 1926 roku arcybiskupem gnieźnieńskim poznański był chlon, będąc podobnie jak jego poprzednik Premasem i rezydując w stolicy Wielkopolski w Poznaniu, który stał się prawdziwą stolicą katolickiej Polski. Po wojnie w 1946 rozwiązano Unię Personalną łączącą Gniezdo i Poznań, a w jej miejsce ustanowiono inną, łączącą archidiecezję gniźnieńską z archidiecezją warszawską. W zaistniałej sytuacji kardynał August Hlond przeniósł się z Poznania do Warszawy. Tak więc kardynał August Hlond obok funkcji prymasa Polski i arcybiskupa gnieźnieńskiego sprawował przez 20 lat funkcję arcybiskupa poznańskiego od 1926 do 1946 roku. Według kardynała Augusta Hlonda podstawą i mocą życia katolickiego i apostolatu jest Eucharystia. Kardynał miał żarliwą wiarę w moc Eucharystii. Był przekonany, że ona daje odkupienie człowieka i świata poprzez głęboką wiarę, życie Eucharystyczne oraz położenie nacisku na wartości chrześcijańskie w dziedzinie publicznej i społecznej. Według Klonda, drogą, która najlepiej mogła pomóc w realizacji tego zadania, było zrozumienie znaczenia Eucharystii w życiu katolików. Katolicyzm bez życia eucharystycznego, pisał na Wielki Post 1933 roku, to katolicyzm płytki i jałowy. Stąd jego przedsięwzięcia pasterskie zmierzały do upublicznienia istoty i formy Eucharystii. Tę funkcję spełniały między innymi inicjowane przez Hlonda kongresy eucharystyczne i jubileusze upamiętniające zbawcze dzieło Chrystusa, krucjaty eucharystyczna i tak zwana wieczysta adoracja. Wszędzie tam gdzie Eucharystyczny Chrystus doznawał najwyższej czci i promowany był kult Najświętszego Sakramentu, Prymas był obecny, wygłaszał przemówienia i nauki. Ostrzegał przed światowi, światowymi zakusami i utopijnymi ideologiami, które burzą wartości religijne i narodowe. Program działania Prymasa Polski sprowadzał się do realizacji hasła w służbie Bogu i Ojczyzny. Od początku swojej posługi prymasowskiej w obliczu coraz bardziej modnych prądów antykościelnych w imię postępu dążących do wykreślenia Chrystusa z życia narodu polskiego, szerzenia się światoboglądu materialistycznego, aż do skrajnego wywrotowego radykalizmu, kardynał Hlond pragnął, jak to określał w cudzysłowie, skatoliczyć Polaków wyprowadzić z chaosu pojęć, aby stały się, stali się odporni na wpływy nowoczesnego pogaństwa, hitler, hitlerowskiego rasizmu czy sowieckiego komunizmu. Jako prymas promował katolicką naukę społeczną Kościoła i starał się unikać uwikłania w bieżący spór polityczny, zabierał jednak głos w sprawach, sprawach społecznych. Jednak głównym tematem y, y, jego działalności nie będzie jego działalność jako prymasa, ale właśnie skupienie się na działalności jako arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Już w pierwszym liście skierowanym do Kopłonów i Wiernych obu archidiecezji pod tytułem O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem pisał: To co się w Europie rozgrywa jest gwałtownym zmierzchem epoki, której ducha zatruto. Szerzej na ten temat rozwinę ten cytat w książce. Natomiast w liście w tym liście i w kolejnych które zawsze posiadały charakter ogólnopolski, kardynał August Klon wskazywał wiernym obu archidiecezji i całemu narodowi, jaką treść duchową i jaką moralną prawdę wlać należy w polskie państwo i jego politykę. Działalność prymasa w zakresie spraw administracyjnych archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Po ustanowieniu unii personalnej w okresie zaborów Ustanowiono wtedy wzorując się na systemie niemieckim instytucję ordynariatu arcybiskupiego w Poznaniu, który miał pełnić przyboczną rolę biura arcybiskupa. Przez ordynariat miały przechodzić wszelkie sprawy wymagające decyzji ordynariusza, co sprawiło, że stał się on rodzajem superkurii, której podlegały konsystorze generalne w Gnieźnie i Poznaniu. Łączyła je szczególna więź, gdzie odrębności administracyjno-prawne tych obu wielkich wielkopolskich archidiecezji były niezauważalne nawet dla, nie dla osób świeckich, ale także dla zwykłych duchownych. W okresie międzywojennym obie archidiecezje należały do najlepiej rozwiniętych prowincji kościelnych w Polsce. Miały najgęściej rozwiniętą sieć parafialną i dobrze uformowaną sieć dekanalną. Było to efektem niedawnych historycznych uwarunkowań wynikających z walki Wielkopola z germanizacją i tak zwanym kulturkampfem w okresie zaborów. Po odzyskaniu niepodległości pierwszy prymas Dalbor pracował przede wszystkim nad repolonizacją i integracją polskiej diecezji. Natomiast jego następca prymas August Hond, kontynuując politykę integracji wszystkich ziem polskich, dokonał licznych zmian w podległych sobie archidiecezjach. Zmiany te dotyczyły obszarów administracji kościelnych, nauczania kleryków, aktywizacji zakonów i pogłębiania ich związków z duszpasterstwem, a także stworzenia warunków dla stałego pogłębiania znajomości katolickiej nauki społecznej wśród wiernych. Konieczne stało się dostosowanie administracji do nowych warunków, jednak niezbędne reformy systemu zarządzania rozpoczął dopiero następca pierwszego prymasa odrodzonej Polski August Hlond, którego papieską decyzję o nominacji na urząd arcybiskupi potwierdzono 24 czerwca 1926 roku. Wobec wydarzeń politycznych, jakie w tym okresie miały miejsce w Polsce, kardynał Hlond starał się dystansować od polityki, co budowało jego autorytet wśród wiernych i ogółu katolików w Polsce. Działając w trudnych pod względem politycznym czasach po zamachu mojowym, prymas Hlond dokonał głębokich przeobrażeń administracyjnych. Na mocy dekretu z 31 stycznia 1927 roku rozwiązał ordynariat arcybiskupii w Poznaniu, a podlegającemu konsystorze generalne w Gnieźnie i Poznaniu, przekształcił w kurie diecezjalne i sądy biskupie. Dodatkowo na mocy tego samego dekretu ustanowił kancelarię prymasa Polski. Kancelaria ta przejęła część spraw znajdujących się uprzednio w sferze zainteresowań ordynariatu arcybiskupiego. Istotną różnicą było to, że nie stanowiła ona instytucji nadrzędnej ani w stosunku do Kurii arcybiskupich, ani w stosunku do sądów kościelnych. Reforma stanowiła praktyczną realizację kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku. Nie bez znaczenia był fakt powiązania Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu z osobą Prymasa Polski. Wobec rozpiętości działań Prymasa Hlonda, pewna część obowiązków Kancelarii Prymasowskiej, pewną część realizowała Kuria Poznańska, odpowiedzialna chociażby za organizację i przygotowywanie najważniejszych uroczystości kościelnych w przedwojennej Polsce jak na przykład w 1927 roku międzynarodowy zjazd misyjny z udziałem 2000 uczestników. Pierwszy ogólnopolski kongres eucharystyczny w dniach od 26 do 29 czerwca 1930 roku, którego ukoronowaniem była trzygodzinna procesja w sobotę 29 czerwca z centrum miasta na Błonie Wildeckie, gdzie w południe odprawiana została uroczysta msza święta z udziałem około 250 tysięcy uczestników. Czy Międzynarodowy Kongres Tomistyczny w dniach od 28 do 30 sierpnia 1934 roku, czy też Kongres ku Czci Chrystusa Króla w dniach od 25 do 29 czerwca 1937 roku z udziałem około 20 biskupów z zagranicy oraz delegacji z 10 państw europejskich. Podczas okupacji niemieckiej kuria poznańska została zlikwidowana, a po wojnie światowej ponownie odtworzona, mając swoją siedzibę przejściowo w Poznaniu przy ulicy Spokojnej 13, a od września 1945 pod przedwojennym adresem Ostrów w Tumski 2. Po wojnie w 1946 roku po rozwiązaniu Unii Personalnej Poznania z Gniezdem w zaistniałej sytuacji kardynał August Hlond przeniósł się z Poznania do Warszawy. Ważną instytucją było seminarium duchowne, które od 1821 roku służyło obu archidiecezjom. W 1927 roku prymas Hlond powołał dwuletnie filozoficzne studium seminaryjne w Gnieźnie i czteroletnie teologiczne w Poznaniu. Kiedy Niemcy zajęli Poznań, jego rektor, ksiądz Zygmunt Baranowski był od 11 września do 30 października 1939 roku przetrzymywany przez Niemców wraz z grupą 20 zakładników. Pozostający w Poznaniu ówczesny suwragan archidiecezji poznańskiej biskup Walenty Dymak poprosił księdza doktora Seweryna Kowalskiego o objęcie obowiązków rektora seminarium. Ksiądz doktor Kowalski zdążył wysłać kleryków do domów i w ten sposób, jak się okazało, uratował ich przez, przed niechybną śmiercią z rąk Niemców, którzy realizowali zaplanowaną akcję eliminującą polską inteligencję, akcjon. Teren archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej został wcielony do trzeciej Rzeszy jako Warteland. Już w 1939 roku Polscy, Polacy zorganizowali tam tajną organizację konspiracyjną Ojczyzna. Na terenie Warteland funkcjonowało też tajne duszpasterstwo nadzorowane w ścisłej konspiracji przez biskupa Walentego Dymka. Gmach seminarium przejęły władze okupacyjne, oddając je do dyspozycji policji. Podczas walk o Poznań w lutym 1945 roku budynki seminarium uległy poważnej dewastacji, ale dzieło odbudowy rozpoczęto już w 1945 roku, organizując zbiórki ofiar wśród wiernych i duchowieństwa. Przejściowo zadania kształcenia kleryków realizowało seminarium w Gnieźnie dla obu archidiecezji. W archidiecezji poznańskiej po zyskaniu niepodległości rozwijały się instytuty zakonne, zarówno żeńskie, jak i męskie. Jednym z nich było założone przez prymasa Hlonda seminarium zagraniczne. Od 9 września 1930 roku erygował na prawie diecezjalnym Towarzystwo Chrystusowe dla wychodźców, powierzając mu przede wszystkim zapewnienie wszelkiej niezbędnej opieki nad Polakami na obczyźnie. Podczas wojny 26 zakonników straciło życie, ale Chrystusowscy stanowili ważne wsparcie dla polskich robotników przymusowych w III Rzeszy. Po zakończeniu II wojny światowej odegrali ważną rolę w przywracaniu administracji kościelnej nie tylko w Polsce, ale również na tzw. ziemiach odzyskanych. Po zakończeniu wojny postanowiono zlokalizować siedzibę zgromadzenia w Poznaniu, gdzie istnieje do dzisiaj. Po odzyskaniu niepodległości ordynariusz poznański zabiegał o, wpro, o, o sprowadzenie do archidiecezji zakonu dominikanów, ale udało się to dopiero w 1937 roku arcybiskupowi Hlondowi, który powierzył zakonowi dominikańskiemu środowisko inteligencja oraz studentów. Hlond wspierał też budowę klasztoru i kościoła przy obecnej ulicy Alei Niepodległości. Spośród wielu dzieł Augusta Hlonda jako arcybiskupa poznańskiego należy wspomnieć też, że przeprowadził reorganizację zgromadzenia braci Serca Jezusowego i już Betanek, którzy, które to zakony miały charakter pomocniczy wobec kościoła i pełnią te funkcje do dzisiejszego dnia. Działalność prymasa Hlonda charakteryzowała się znaczną aktywnością pastoralno-społeczną. Było to zgodne z nowymi formami głoszenia Słowa Bożego w kościele powszechnym. Stolica apostolska podjęła wysiłki na rzecz zaprowadzenia w kościele jednolitego modelu organizacyjnego świeckich. Taką organizacją stała się akcja katolicka założona przez papieża Piusa X. Statut akcji katolickiej w Polsce ogłoszono 24 listopada 1930 roku. Tego samego dnia prymas Hlond powołał w Poznaniu Naczelny Instytut Instytut Akcji Katolickiej, struktury poznańskiej akcji katolickiej na szczeblu archidiocezjalnym, utworzył arcybiskup Chlont 25 listopada 1930 roku, erygując Archidiocezjalny Instytut Akcji Katolickiej, który dał początek procesowi budowy struktur parafialnych został zlikwidowany w 1939 roku przez okupanta hitlerowskiego, a po wojnie komuniści nie zgodzili się na reaktywację pionu dorosłych, tylko na stowarzyszenia młodzieżowe, które istniały do, do 1900, mniej więcej 1949 roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń międzywojennych Poznania, którego idea narodziła się z inicjatywy Prymasa Augusta Hlonda, było wyniesie, wzniesienie pomnika ku czci serca Jezusowego w Poznaniu, zwanego też Pomnikiem Wdzięczności. Autorstwa czołowego poznańskiego rzeźbiarza Marcina Roszka. Uroczyste odsłonięcie odbyło się 30 października 1932 roku. Wydarzenie było jedną z największych manifestacji społecznych i religijnych w przedwojennym Poznaniu. Obecny był arcybiskup poznański August Land, duchowieństwo oraz episkopat Polski. Pomnik, przez swój wotywny charakter i lokalizację w centrum miasta, obok zamku na placu przed operą, do końca okresu międzywojennego był ważnym punktem odniesienia dla Poznajaków. Został wyburzony przez Niemców w październiku 1939 roku i dotąd nie został odrestaurowany. Przeciwstawiając się wpływom lewicowym, prymas Hlond pragnął skatoliczyć, jak już powiedziałam, Polaków, aby stali się odporni na wpływy nowoczesnego pogaństwa. Jednym z elementów realizacji tego planu było umożliwienie pogłębienia wiedzy poprzez erygowanie placówek specjalistycznych powołanych na podstawie kodeksu prawa kanonicznego i prawa diecezjalnego. Jedną z takich placówek było powołana z 1 lipca 1927 roku katolicka szkoła społeczna w Poznaniu. Celem jej działalności było unowocześnienie metod formacyjnych i badawczych. Arcybiskup postawił jej zadania pogłębiania zasad katolickiej nauki społecznej Kościoła, kształcenia działaczy akcji katolickiej, działalność wydawniczą bibliotyczną i edycję przewodnika społecznego. Inicjatywa ta dekadę później została rozwinięta i wzorem powołanego w 1927 roku przez papieża Piusa XI Instytutu przy Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie arcybiskup Hlond erygował w 1938 roku Instytut Wyższej Kultury Religijnej, którego zadaniem było zwiększanie udziału inteligencji w życiu kościoła. Działalność prymasa Hlonda w okresie II wojny światowej jak wiadomo, Polska 1 września 1939 roku została zaatakowana przez III Rzesza od zachodu i południa i północy, a od 17 września od wschodu. W związku z zarządzoną przez władze polskie ewakuacją urzędów najwyżsi przedstawiciele władz poprosili prymasa Augusta Hlonda o przybycie do Warszawy. Dynamiczna sytuacja na frontach spowodowała wycofanie się władz polskich na teren Rumunii w nocy 17 na 18 września 1939 roku. Prymas, który od 3 września przebywał w Warszawie, w dniu 6, 6 września wraz ze swoim kapelanem, księdzem Bolesławem Filipiakiem i sekretarzem, księdzem Antonim Baraniakiem oraz byłym biskupem gdańskim Edwardem Orurkę, ruszyli w stronę Nałęczowa, dalej do Siedlc, Janowa, Podlaskiego, Lubartowa i Lublina. Następnie uciekali przed bombami niemieckimi do hełma Chrubieszowa w i Mierzajucka. Stamtąd 11 września prymas wyjechał do Krzemieńca na Wołyniu, gdzie dołączył do niego nuncjusz arcybiskup Filip Kortezji. Wspólnie postanowili wyjechać przez Rumunię do Rzymu i granicę przekroczyli w Zaleszczykach w dniu 14 września 1939 roku. Z Bukaresztu pojechali do Triestu, a do Rzymu dotarli 18 września wieczorem. W Rzymie prymas wraz z Topolanem i sekretarzem zamieszkali w Salezjańskim Instytucie Sacro Cuore. Prymas natomiast podjął, natychmiast podjął akcję informowania opinii światowej o okrucieństwach dokonanych przez okupantów na zdobytych ziemiach polskich. Przez cały okres przebywania na przymusowej emigracji najpierw na terenie Włoch, później we Francji, publikował memoriały i raporty o sytuacji kościoła i ludności w okupowanej Polsce. Organizował też pomoc, by wspierać materialnie i duchowo polskich wychodźców oraz żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej. Obecność prymasa w Rzymie wpłynęła na wzmocnienie krytycznego stanowiska papieża Piusa XII wobec hitlerowskich Niemiec. Papież w pierwszej swej encyklice Summi Pontificatus ogłoszonej w dniu 21 października 1939 roku na święto Chrystusa Króla, kończył ustępem poświęconym Polsce. W tym historycznej wagi dokumencie pius XII podkreślił prawo Polski do życia. Od początku wojny Niemcy poszukiwali prymasa Polski. Po zajęciu Francji, począwszy od 1 grudnia 1942, rozpoczęto poszukiwania w celu aresztowania go w cudzysłowie bez rozgłosu i tajemnicy. I w, tajemnicy. w dniu 3 lutego 1944 roku prymas został aresztowany przez gestapo i przewieziony do Paryża. Tam był przetrzymywaniem w gmachu komendy głównej policji niemieckiej na Francję, a następnie w dniu 6 kwietnia 1944 roku został przewieziony do klasztoru sióstr zakonnych w de, de la Dieu, a stamtąd po pięciu miesiącach do klasztoru Widenbrück w Westfalii. W sam dzień Wielka, Wielkiej Nocy 1 kwietnia 1945 roku miejscowość ta została z, z, wyzwolona przez wojska amerykańskie. Prymas Flond został przez Amerykanów przewieziony samolotem do Paryża, a 27 kwietnia 1945 roku udał się do Rzymu, gdzie przebywał do 1 lipca 1945, przygotowując się do powrotu do Polski. Od, stolic, od stolicy apostolskiej otrzymał wówczas nadzwyczajne pełnomocnictwa do organizowania życia rel, religijnego w Nowej Polsce. Wojenna tułaczka zakończyła się 20 lipca 1945, kiedy dotarł wraz z księdzem Baraniakiem i Filipiakiem do Poznania. Działalność prymasa Augusta Hlonda jako arcybiskupa poznańskiego od 20 lipca 1945 do 28 kwietnia 1946 roku. Podczas ich nieobecności archidiecezja poznańska leżąca na terenie Wielkopolski znalazła się, jak już powiedziałam, w obrębie III Rzeszy jako teren tzw. Warteland pod rządami Artura Greisera, którego ambicją było stworzenie na tym terenie hitlerowskiego Mustergau. Duchowieństwo obu archidiecezji wraz z inteligencją, nauczycielstwem i ziemiaństwem Niemcy uznali za najgroźniejszy element społeczeństwa polskiego i podjęli wobec nich szczególne działania eksterminacyjne. Zginęła ponad trzecia część duchowieństwa wielkopolskiego. Od początku okupant dążył do całkowitego wstrzymania oznak życia religijnego wśród ludności polskiej. Zamykano kościoły, aresztowano duchowieństwo, na każdy z powiatów pozostawiono jeden kościół z jednym księdzem. W całej archidiecezji niszczeniu uległo 14 kościołów, 13 świątyń, było w poważnym stopniu uszkodzonych, a 16 kościołów Niemcy całkowicie rozebrali. Z chwilą ostatecznego ustania walk niecierpliwie oczekiwano na powrót ordynariusza kardynała Augusta Hlonda. Przybył on do Poznania, jak wspomniano, 20 lipca i zamieszkał w tymczasowej kurii w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej na poznańskim Łazarzu, gdzie od 1943 roku był przetrzymywany przez Niemców w areszcie domowym sufragan Hlonda biskup Walent Dymek. Ze względu na rosnącą ilość pracy biura Kurii Arcybiskupiej wkrótce przeniesiono kurię z parafii na łazarzu do zabudowań opuszczonego zboru protestanckiego w Poznaniu, później parafia Świętej Anny. Z dniem 1 września 1945 roku po remoncie przedwojennych zabudowań przeniesiono kurię pod dawny adres na Ostrowie Tumskim. Najstarsza katedra w Poznaniu, wielokrotnie przebudowywana 4 października 1939 roku, została przez okupanta zamknięta i oddana w zarząd Gestapo, I tworząc tam, tworzy, którzy to Gestapo, które utworzyło tam magazyn sprzętu artyleryjskiego. W czasie walk o Poznań 15 lutego 1945 roku została ostrzelana przez Niemców, co doprowadziło do zapalenia się dachu, pożaru katedry i dewastacji okolicznych budynków. W miejsce zburzonej katedry 22 lipca 1945 roku prymas chłód ogłosił poznańską kolegiatę farną tymczasową katedrą, tak zwaną prokatedrą. Jesienią 1945 roku Prymas Hlond powołał Komitet Odbudowy Katedry. Pod patronatem Hlonda odbyła się w Poznaniu pierwsza konferencja naukowa z udziałem profesora Jana Zachwatowicza, wybitnego znawcy architektury polskiej, i już wiosną 1946 roku rozpoczęły się prace archeologiczne i budowlane przy Katedrze Poznańskiej. W niedzielę 28 października 1945 roku odbyła się Akademia Ku Czci Chrystusa Króla w Poznaniu. Na wypełnionym po brzegi Placu Wolności prymas Hlond wygłosił przemówienie o wadze zasadniczej pod tytułem Kościół Polski w Polsce wobec zagadniej chwili przedstawił pokrótce dzieje ataków wrogów Boga na Kościół katolicki w okresie przedwojennym, w okresie okupacji hitlerskiej i wskazał, że teraz chrześcijaństwo jest przedmiotem ataków międzynarodowego materializmu. Stwierdził, że jednak wobec tego zagrożenia, cytuję, chrześcijaństwo z areny dziejowej nie ustąpi i nie, nie sprzeniewierzy się swemu posłannictwu i dalej Polska katolicka ślubuje Bogu i zaprzysięga wobec przyszłych pokoleń, że uchroni swą duszę od ubezwłasnowolnienia przez materializm. Koniec cytatu. Pół roku później ksiądz August Hlond został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim. Żegnając się z archidiecezją, wystosował specjalne pismo na ręce nowego arcybiskupa poznańskiego, w którym dziękował za wiele pociech i radości, których zaznał w tej archidiecezji. Cytuję, ze strony uchan ukochanego duchowieństwa, wspaniałych działaczy katolickich i całej przezacnej ludności wielkopolskiej. Koniec cytatu i zakończenie. Z chwilą rozwiązania dotychczasowej Unii Personalnej łączącej Gniezno i Poznań, a w jej miejscu ustanowiono inną łączącą archidiecezję poznańską, archidiecezję warszawską. W zaistniałej sytuacji kardynał Hlond rezygnował z Arcybiskupstwa Poznańskiego i przeniósł się z Poznania do Warszawy. Uroczystości pożegnalne dotychczasowego Arcybiskupa Poznańskiego odbywały się w Poznaniu w kwietniu i maju 1946 roku. W niedzielę 28 kwietnia 1946 roku w prokatedrze poznańskiej odbyła się msza pontyfikalna odprawiona przez prymasa Chlonda z okazji pożegnania z Poznaniem. Wygłaszając podczas tej mszy świętej. Homilię, um, ksiądz dr Nikodem Mędlewski prałat Infuat, kapituły metropolitarnej w Poznaniu, nawiązując do zawołania arcybiskupa Hlonda, według wskazania świętego Jana Bosko, cytuję: da Animas, Kateratole, daj mi duszę, duszę. Wszystkie, wszystko inne zabierz ode mnie. Koniec cytatu, akcentował między innymi najważniejsze dzieła prymasa Hlonda dla archidiecezji poznańskiej. To jest szeroko zakrojony ruch katolicki, szkoła społeczna, seminarium zagraniczne, rozszerzone studium kapłańskie. Ksiądz Infuad Mędleski stwierdził na koniec, Poznań zaś uczyniłeś i nazwałeś głową i sercem kościoła katolickiego w Polsce. Koniec cytatu. W dniu 25 maja 1946 roku Poznań żegnał na uroczystej akademii w Auli Uniwersytetu Poznańskiego odchodzącego do Warszawy kardynała, swoje, swojego 20-letniego arcybiskupa. Tłumy Poznaniaków w Auli i wzdłuż trasy prowadzącej od Auli na Ostrów Tumski były niekłamanym dowodem, że Wielkopolska wiernie trwa przy boku kościoła. Tego samego dnia szlakiem historycznym dawnych prymasów kardynał August Front zdążał przez Łowicz rezydencję prymasowską do stolicy, by tam z godziną 17, jak pisała prasa, stanąć na Placu Zamkowym. Proces beatyfikacyjny kardynała Hlonda toczy się od 9 stycznia 1992 roku. Jego, jego wicepostulator, Chrystusowiec ksiądz Bogusław Kozioł stwierdził, że August Hlond był człowiekiem wnikliwie analizującym swój czas. Doświadczenia wojenne, przeżyte podczas przymusowej emigracji i więzienia, powrót do Polski i zderzenie z nową komunistyczną rzeczywistością, zrodziły osobiste przemyślenia kardynała Hlonda, który szukał z jednej strony symbiozy kultury polskiej i wiary, z drugiej ocalenia ich przed zalewem ateizacji komunistycznej, wreszcie szukał mocnego oparcia aktu zawierzenia dla całego narodu. Tak zrodziła się idea. I realizacja aktu oddania narodu polskiego niepokolanemu sercu Maryi. W niedzielę 8 września 1946 roku na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa Augusta Chlonda, wtedy już arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, z udziałem Episkopatu Polski oraz ponad milionowej Rzeszy Pielgrzymów dokonano aktu oddania narodu polskiego niepokolanemu sercu Maryi. Akt ten stał się praktycznym przygotowaniem Polski na trudny okres powojenny.